Cześć, tu Natalia i Bogdan. Witajcie na naszym kanale Wielka Włóczęga. Dzisiaj chcielibyśmy zaprosić Was do obejrzenia piątej części serii filmików o przeróbce mieszkania 39 metrów na dwa mikroapartamenty we Wrzeszczu. Sporo już się wydarzyło. Wszystkie bardziej skomplikowane prace są już za nami. Także idzie z górki, obserwujcie nas, nasz postęp prac. Bo niedługo zrobi się jeszcze ciekawiej. Zapraszamy. Witajcie. Dzisiaj pokażemy Wam kolejny postęp prac. Wchodzimy do mieszkanka numer 2. I co oto tutaj się pozmieniało od ostatniego razu? Bodzio, podpowiadaj. To wszystko mamy zrobione pod prysznic. Ta dziura chyba ostatnia była, ale są już puszczone rury. Jest puszczona rura do kuchni. Tu będzie po drugiej stronie kuchnia, także rura puszczona do zlewu. Jest puszczone osobnymi rurami, na czym nam zależało, żeby to nie szło przez jedno, żeby nie było jakiegoś smrodu, czy jakiś tam bulgotania, czy tam, żeby to nie szło jednym odpływem, żeby to było osobno puszczone i tak jest. Jest zrobiony odpływ, jest zrobione wyjście pod prysznic. Tutaj będzie lustro i oświetlenie nad lustrem. Aha, już mamy oświetlenie. Dobra, tutaj będzie umywalka, to już wspominaliśmy. No, toaleta już obudowana, już stawasz jest, bo ostatnio był bez tych gipsów. Jest wszystko podłączone i tam już wyjście jest na pralkę. Dobra, idziemy dalej. Tu już jest zalane. Tu jest miejsce na kuchnię w zabudowie. Tu będzie kuchnia. Tam jest ta woda, o której dopiero wspominaliśmy. Tu widzę, przygotowane jest okablowanie pod telewizor. No, telewizor ma być po tej stronie. Także tutaj już jest sporo zrobione. Już jest, jak widzicie, przygotowane całe okablowanie pod kuchnię. Tutaj będzie stała lodówka. Tutaj widzę dwa kontakty pod czajnik i co tu będzie jeszcze? Kuchenka, mikrofala. Tutaj mamy wyjście pod umywalkę i bodajże kontakt do zmywarki. Aha, tutaj co najważniejsze, jest wyprowadzona siła pod piekarnik, jakbyśmy kiedyś chcieli zamontować 400 V. To tak już. Na razie puszka będzie. Na razie będzie puszka, to tak już przyszłościowo. A tu u góry będzie wyjście pod okap. Także to się tak tu prezentuje. No, idziemy do drugiego mieszkanka. Tu jeszcze chcieliśmy powiedzieć parę słów o drobnych zmianach związanych z czym? Z bezpiecznikami, tak? Z elektryką. Poprawiliśmy trochę, dołożyliśmy dwa bezpieczniki. Żeby całe mieszkanie nie było na jednej szesnastce, dołożyliśmy jeszcze dwie. W sumie tu ich jeszcze widzę, nie ma, jeszcze tego nie jest podłączone, ale dokupiliśmy jeszcze dwie te szesnastki, żeby dodatkową kuchnię i dodatkową łazienkę puścić na osobnych bezpiecznikach. Mm-hmm. Że jak się włączy kilka elementów naraz, żeby nie wyrzucało. Mm-hmm. No i tu jeszcze jest pociągnięta instalacja do drugiego mieszkania pod internet i telewizję. Mm-hmm. No dobra, jesteśmy tu w łazience drugiej. Widzę, już pan tutaj zrobił wylewkę. Ładnie schnie. No i też puszczona jest tutaj kuchnia. Ten zlew do... A wyjście rury pod zlew do kuchni. Tu już jest zrobiona wylewka ze spadem i jest ten... Jest odpływ liniowy. Od prysznic, kontakt zlikwidowany. Aha, tak. Tak jak było w komentarzu. Pod prysznicem nie będzie. Na tej ścianie też był tutaj na dole kontakt, jest zlikwidowany. Wyjście pod pralkę i u góry jest zasilanie pralki i zasilanie
grzejniczka elektrycznego, który tutaj przygotujemy. Tak, zastanawiamy się właśnie, jak tutaj umieścić i grzejnik, i półkę, żeby było i estetycznie, i funkcjonalnie. Tutaj ubikacja, widzę, też jest już obudowana. Tutaj przyjdą dwie podświetlane półeczki. Jeszcze się zastanawiamy nad kolorystyką, jaką będzie miała łazienka, ale z grubsza, tak. Wiemy. No i tu umywalka. No i lustro i oświetlenie. Lustro i oświetlenie. No to by było tutaj na tyle. A teraz wszystko opowie Wam Bogdan, bo ja już zdążyłam zapomnieć i opowie Wam, co każda tutaj wykuta dziura i otwór prezentuje. Tutaj mamy co? Tu będzie stała kanapa, za nią jest... Tu pierwotnie miał być telewizor, raczej tu, wyżej oczywiście, no ale tu jest pod niego wyjście, ale my tak nie chcieliśmy, to postanowiliśmy zostawić i oprócz tego przerzucić te kable pod tinkiem na drugą stronę pokoju. Trochę zabawy miał fachowiec, ale no trudno. Raz będzie zrobione, już będzie na długo. Także tu będzie telewizor. I telewizor ma być na ramieniu, wisieć na ścianie, nie na żadnej szafce. Także wszystko jest dociągnięte podtinkowo. U góry jest wyprowadzenie pod oświetlenie. Aha, tutaj jest wyprowadzenie pod... Ty się lepiej znasz, bo to projektowałaś. Tak, tutaj jest wyjście pod oświetlenie LED-owe, które ma iść wzdłuż tej ściany i nad oknem. Nawet już kupiliśmy te blaszane profile, tak. Także LEDy będą na pewno, bardzo mi na tym zależało, cieszę się. Tu jeszcze kilka słów wtedy, co się zmieniło na ścianie, na której będzie zamontowana kuchnia. Tu mamy wyprowadzenie na podumywalkę. Ta umywalka bardziej trafiła na środek z tego względu, że chcemy w rogu zrobić szafę. Jedyne miejsce, jakie wymyśliliśmy na szafę, to jest w tym rogu. Tak, tu o. Aż po sam sufit, żeby można było przechowywać chemię, odkurzacz, mop, tego typu rzeczy. Wrzasko. O, gdzie indziej by nie pasowało. No i tu też znowu lodówka. No. Siła jest pod przyszły piekarnik, jak będzie potrzeba. Pod zmywarkę i tak dalej, czego na razie my nie będziemy robić na najem krótkoterminowy. Ale wyprowadzenie jest mikrofala, czajniczek. No, także to by było dzisiaj na tyle. A od przyszłego tygodnia zaczyna się najciekawsze, czyli pan będzie już kładł kafelki w łazience, czyli będzie już coś przybywało konkretnie. Hurra! No. Hurra będzie za tydzień. Będzie w końcu co pokazać ciekawszego. Pozdrawiamy. A tak osiedle przedstawia się wieczorową porą. Bardzo się cieszymy, bo sąsiedzi pomału też już remontują swoje mieszkanka. Także gdy przyjdzie sezon i czas najmu, nie będzie nim nikt naszym gościom zakłócał ciszy.